Dzień dobry, jak witam w kolejnym odcinku Metra. Zwiększam sobie troszkę czułość. Może to będzie teraz lepiej, ciężko stwierdzić. Widżejśmy sobie opuścili, wyeliminowaliśmy w poprzednim odcinku tą sektę tutaj, która podobno gorzej zaawansowana technologicznie niż my, dlatego się poddali. Chociaż upgrade'y do broni znalazłem gdzieś tu, bądź... Tu? Nie wiem. Poddali się po prostu. No właśnie, problem polega na tym, że tu są jakieś potwory w tej wodzie, a my nie jesteśmy w stanie za bardzo pływać, więc jak oni nam rozdupią łódkę, to będzie średnio. To chyba czas taki, żeby sobie... O właśnie, o tym mówiłem. No niech to chuj szczeli, nie? O dobra, wyszedł sam. Dobra, chyba znikło. Czy to będzie jakaś misja poboczna? Spierdzielę, chyba jakiś większy gnój. Spierdzielam stąd. No to chyba nieciekawie. Płyń, gościu. Czy ja mogę pływać? Co tu się dzieje? Chyba mnie jakiś prąd ciągnie. W mordę kopane. A, wieloryb. Orki z Majorki. The old man sent me out as a forward sentry. Told me that I was to sit tight and under no circumstances look for any action. So I just had a front row seat watching you there. And so you subdue the occupation forces peacefully with a holy cross and a prayer. Anna has already reported on the cult. How about we trade places? I'd hate to come back to Moscow without even firing once. I was trying to win a girl over from one trader. Tough luck there. Why does everybody else get fun missions? The colonel does criticize you and all, but he gives you all the best action. Is this his way of showing affection or trying to get you killed? But I have to say it's unfair. I've been dragged out of Moscow and for what? Stalking the furnace and sitting in a bog with a dumb spyglass. Here though, we do have a chance of finding some loot. There is this plane there. Just leave something for me. I'll have to stay longer, I suspect. Okay. The shrimps are giving me trouble though. To jest pociąg. Tam też jest coś oznaczone, to jest ta sekta? Chyba tak. Speaking of Mowgli, we have the same blood type, you and I, haven't you noticed? Well, I guess you have to go now, Artyom. I feel your father-in-law training his binoculars on us to turn us into pillars of salt. No tu nie mam tak jakby wyboru, nie? Żeby mi w dzienniku pokazywał coś innego. No dobra, chodźmy zobaczyć, co on tam chce od nas. Gdzieś tu to było. Co pamiętaj o dzienniku w ciśnieniu 2, spojrzeć na mapę i sprawdzić obecny cel. No to już to zrobiłem, ale... Nie ma tak jakby przełączania się między tymi, nie? Karteczkami. No ja takiej opcji nie widzę. U, jakieś rubale. Co ty kurde. Samolot? To polew się tu rozbił. Boże, ile ty lat tu już musisz leżeć. O kurde, ktoś się tam pizga.
zaraz to sprawdzimy, nie? Obu broni mamy? Czekaj, tu jest coś nowego. O, jakaś luneta. To ja nie pogardzę taką. To jak nas modyfikowało broń u góry. Nice. Co byłeś lepszy na swojej pełnej warte? Nie. Co? Aha, czyli tu jest taki jakiś upgrade troszkę inny niż te, które mogę sobie sprawić. Ale on to zamontował koniec końców? Holy shit, luneta w kałachu. Brzmi dziwnie. Też nie wiem, co on tu chciał do końca, bo tu nadal jest jakiś taki ten. Jestem samolotem chciał? No tego nie odpalimy, na pewno nie. Z tego już ściągnąłem. A, nie pal się. Dobra, nie wiem, co on chciał, ale chodźmy zobaczyć, co to się tam strzelało. Gdzieś tam to było, nie? O kurwa. Strzela do mnie jakimś gównem w ogóle. Ryszard, uspokój się. Już zginął? Jednostrzałowiec taki? Coś z tego pozyskam? Nie wiem, o co tu chodzi. No! Tylko naboje tracę. Jezus, ile ich tu jest. Mordo. To nieźle. No to nieźle. Ale one mi nic nie dają, to nie ma sensu z nimi walczyć, szczerze powiedziawszy. To mało mnie zaatakuje. A, tu już zrobiłem to. Chyba. Dobra, to wracamy do tego. Dobra, mamy rzeczuszki, mamy jakieś notatki. To gdzieś pewnie można przeczytać, nawet chyba nam pokazuje teraz. Spoko, amunicja, nie amunicja. I mamy pociąga, no to chodźmy do pociąga. No to jest chyba zrobione, nie? Pokaż mapę. Ta, to jest zrobiona tamta misja. On, jemu o ten samolot chyba chodził.
Jacyś dziwni ludzie, a jak mam są teraz wyjść? Siema, ziomeczki. Mogę ci piznąć? Nie mogę mu piznąć. Skąd wy kurczaka znaleźliście? So, you've never seen any foreign army in this area? No, I haven't seen any army. But we haven't really been to any important places. I see. A to chyba ta dupa z dzieckiem. Tak. Siema. Thank you, Artyom. If not for you, we'd never have escaped that place. They were so busy looking for you. And then Anna picked us up. Yes, Uncle Artyom, thank you. And your wife is great. She's kind and really strong. Thank you, Auntie Anna. There you go, Artyom. As I always said, you lucked out with me. Na, 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 przechwalaj się bardziej. Now I only wish your mom could come with us too. With a real medic, we'd become unstoppable. Co masz dla mnie? To nie ty? Ktoś mówił? No, jestem. Great job saving them, Artyom. Katya here has provided us with vital information. A mechanic called Crest is hiding in the port. His help is required if we're to fix the Aurora in the foreseeable future. Yermak can't handle the repairs alone. So once you're ready, go to the port and invite Crest to join us. And then get back ASAP. We'll have to decide what to do about the fanatics on that bridge. Now we know for sure that the bridge is in working order. They crossed it last year when they got here. Well, at least some things are clearer now. But still, so many questions. There might not even be any enemy forces around here at all. Damn. They probably get us in the key regions only. In any case, we'll learn everything once we reach Yamantau. From the top source. The Moscow government is essentially a local council, to put things in perspective. So, now we just need to figure out how to cross this goddamn bridge. Dobra. Mi się już nagadał. I could replace the cylinder, but there's just no spare. I've got to fix this one. And I don't even know where to start. It usually takes a whole workshop to fix things like that. So you're going to the port to look for that mechanic? Please, do your best. Dobra, ten chce mechanika. Ty czego chcesz? Wszyscy coś chcą. A ty jesteś idiotą, więc nic nie chcesz. Dobra, nieważne. In the meantime, we have dug in here. We've been waiting for the occupying forces, but so far we have only seen winged and four-legged ones. Our ecology seems to sit heavily with them. So, Katya, where are you left from? Sure. Po zdjęciu do nocy wskazuje kierunek obecnego celu. No to znowu musimy łódką płynąć? Nie dałoby się przejść tak o? Dałoby się. Przynajmniej tak wygląda, żeby się dało. O, la 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 la. Chyba mnie wujcio zauważył, co? Dobra, zdech. Nara, nara, nara. O kurwa, tego tu jest więcej.
Nie da się ich zlurować na jakieś inne? Fuck, to jest szybkie. Ups. Chcesz zginąć w śmietniku? Dobra, nara. Oj, no ja nie mam tyle amunicji, chyba do tej łódki się zaraz wrócę. Dobra, jednak mam tyle amunicji, ale i tak nie chcę z nimi walczyć, no. No w sumie apteczkę musimy użyć. Bo mnie któryś dupnął. Tak jakby tędy. Czy tu górą? Chciałem sprawdzić tylko, czy się da wejść, ale no nie da się, przynajmniej póki co. Po co mi w ogóle maska? No, bez kitu nie ma tu w ogóle radiacji. Ja ją ściągnąłem. No to jeszcze nie padło. Nie, dobra, to są jakieś ewidentne, istne żarty. Aha. Na. Wesoło się zaczyna. Kurwa mać. Zawiżesz to coś. Śmieciu ty. Bez kitu przestraszył mnie, nie? Nie spodziewałem się go. Coś to było do zebrania. Gdzie? Ta broń jest fajna, tylko... No niestety co chwilę się jej amunicja kończy. Pająki, wypad. Nie, autentycznie mam ciarki jak w to gram, nie? To ale to nie jest chyba ta lokacja. W jakiejś randomowej lokacji kuźwa mi takie rzeczy się dzieją. Dobra, muszę pamiętać, że one mi mogą skoczyć teraz na ryj, żeby się tego nie przestraszyć. Dawaj naboje. Bo ja tu przyszedłem, tu nic nie ma. Te gnoje szaleją na wierchu. Nie spadnij! O Jezus. Dobra, chyba nic tu po mnie za bardzo. No, wychodzi na to, że musimy stąd spadać.
Jest tu co? Nie ma nic. Tego mam tylko dwa naboje, więc no tak średnio. Ale ty, Knuju. Nie wybaczę ci tego. Dobra, musimy iść... Tu... Tu... I chyba Jola do przodu. Czekaj, bo tu ktoś walczy. Co on tam krzyczy? Ammo mi się skończyło nieźle. Gdzie ty skoczyłeś, mordo? Nice. Dwa upgrade'y. Pokam ja te upgrade'y. Ulala, obrażenia, to chcemy. I magazynek. A, celownik laserowy. Magazynek jest wyżej? Wyżej. Dobra, celownik laserowy się przyda, ale ta luneta mnie wkurza, bo... Niby jest celność większa, ale razy 4 jest, więc... No nie przydaje mi się to aż tak bardzo. Tu coś mamy? Tłumnik mi nie jest potrzebny w sumie. A troszkę się obrażenia zwiększą. Mimo, że nie mam naboi do nich. Do tamtej broni. To jest miejsce, gdzie ja mam dotrzeć? Tak, mniej więcej. No co dalej? Skok wiary? Assassin's Creed? I skąd on dar mordę? On tam gdzieś jest? Ciężko stwierdzić. Bo tędy nigdzie nie zejdę, nie? Bez sensu. Tam też jakoś nie przejdę za bardzo. Chociaż z tego co widzę to przejdę. Tylko czy gdzieś mnie to doprowadzi, bo mi się wydaje, że to będzie w tą samą stronę. A są schody, dobra. Tylko, że jak tam jest jakiś pieprzony mutant, taki lepsiejszy, to problem polega na tym, że ja mam tylko 20 amunicji. Poka. Tu mam 0, a nie mam 38, dobra. No i tak nie za dużo, ale... Może coś się uda z tego uszczelić. Co się mam tam zaskoczyć? No nie za bardzo. No było wysoko mega. Ale co gorsze już nie mam apteczek. I oddalam się od tego co jest. A biegnę sobie na kozaka, za chwilę mi to wysko... Nie byłem tu już?
Ja tu już byłem. Tam musimy iść. Cała naprzód. Tylko weź tam przejść teraz. Gdzie jest ten koleś? Coś tu mordy dżę. Proszę. Jakie grzybeczki alchemiczne. A szczerze powiedziawszy, to ja chyba mogę sobie wytworzyć apteczki. Dobrze by było mieć. Co potrzebuję? Koszt wytwarzania 5,20. A ile ja mam? O Jezus, ja mam tego dużo. Dobra, zrobimy z dwie. Przydadzą się. Ale ja się tu bujam, kurde, w kółko cały czas. Tego kolesia jak nie było, to nie było. Coś tam nie wypiłował mordę, ale... Koniec końców nie wiadomo, gdzie on jest. Ja go tak jakby... Nie, chyba nie mogę. Tak jakby w ogóle ma wyjebane. O, one chyba nie do końca mam wyjebane. Jezus, ile ich tu leci teraz. Dobra, pograne. Ten w ogóle przez ściany przeniknął. O co tu się rozchodzi? Z jakimś kozakiem, czy co? Zero naboi. I rzucałem jeszcze we mnie cegłami. To nieźle. Dobra, YOLO. Co są pająki? Co ty robisz, mordo? Nie, to nie pajęczyny. Czy ja znowu się oddalam od mojego punktu? Dobra, spójrzmy może na cel, po prostu. Przeczytajmy. Jakieś ciemniejsze oświetlenie poproszę. O, dzięki. Jestem w forcie tak samo. Jego chata. Kurwa.
Kurwa, mam się wrócić na ten dźwig, a tu chodzę jak popieprzony. W sumie... przygoda zacna, nie? Ale... Jezus, kto mi pisze o tej godzinie? 6 rano, ludzie się obudzili. Chłopie, czy ty tu mieszkasz? Powiedz, że tu mieszkasz, bo... Nie mieszka tu. Fuck. Nie jest dobrze, bo one cały czas za mną podążają, a ja mam... zero naboi. To jest jego chata. Gdzie ta chata jest? Kurwa, chodzę i się gubię. Może tu? Będę mógł tam skoczyć? To mnie zastanawiało mnie to. A nie, to jest... O Boże. Boże, ja stąd mogę na ten dach pierniczony wejść. Tylko, że one też tu mogą wejść. No to dawaj ten cover szybko, bo mnie... A tam jest w ogóle jakiś inny dźwig jeszcze. Ty dobry ziomuś jesteś, nie? Tam w ogóle wejść? Aha. Tak, my sobie tak, pionowa ściana, my sobie tak wchodzimy, no. Spoko. Well, it's a pleasure to meet you. Name's Chris, by the way. Are you from the train? Bet the locals wouldn't even talk to you guys. Open fire right away, didn't they? Of course, those dumb bastards. I've been here long enough to know the drill. They have a cult over there. The dumbasses are hung up on technology having destroyed the old world. So they don't exactly take kindly to smart guys here. And me... Well, they were just gonna lock me up until I agreed to go fight those electrical demons of theirs to absolve my sins. Because I was in cahoots with Satan, apparently, блядь. Some Satanist I am. I've been fixing engines and trading all my life. Now I'm moving to the east. Блин, I'm sick of this part of country. There's just nothing to do here anymore. The cities are gone. Bandits, beasts all around. Lots of space across the Volga, though. Plenty of opportunity. So, I came here with my rail car full of trading goods, hoping to make a few sales on the way east. What a fool I was. I was lucky to get out alive. Anyway, since you've arrived, I've been thinking of this little plan I had, never had a chance to pull off alone, but since you guys are also going east, now, judging by what I could see with my binoculars, it's a miracle your engine is still running. Oh, by the way, take the binoculars. I'll show you where everything is. Nice. Look at the bridge first.
See that section on top? It should lower if the emergency mechanism still works. Katya from the church should know better. I've never been to the bridge myself. There, to the right, that huge hangar. That's a terminal bridge. Oh, budzik. The holy place, covered it all in graffiti, schmaffiti. Their starfish lived there, you know? Stupid bastards. Even further right, see the building near all those carriages? Used to be a train depot. There are some bandits there now, but the place itself ain't bad. Oh, the area nearby isn't too bad either. There's a good hunting and stuff. I set up several safe camps around there. If you find them, you could rest, fix your equipment, unless you prefer spending nights at an open campfire. Now, come on, let me show you my home now. Spoko, na pewno się lornetka przyda. Tak samo jak i amunicja, mordo, masz może? Maybe you have some ammunition for me? W sumie... Pójdziemy ten jego dom zwiedzać w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Hey, hey.